co mają wspólnego ze sobą król Kazimierz Odnowiciel, święty Jan Złotousty, Jan Paweł II Wielki, miłosierny Samarytanin, a przy okazji także Herkules, MacGyver, Rambo, Neo i Jezus Galilejczyk? Co mają wspólnego? Otóż każdy z nich zapracował na swoje imię. To imię stało się hasłem wywoławczym pewnych wartości, którymi żyli na co dzień. Dlaczego Jezus Galilejczyk? On także, chodząc po Galilei, tam rozpoczynając swoją działalność ewangelizacyjną, zapracował sobie na to imię, chodząc od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka. Tam był wszędzie znany, tam głosił Ewangelię. No i pytanie z tej Ewangelii, które płynie dzisiaj, na jakie imię ja zapracuję sobie w ciągu całego mojego życia? No i w jaki sposób?